Przypomnijmy jeszcze chronologię ostatnich wydarzeń. 22 września Sejm kieruje do Komisji projekt ustawy całkowicie zakazujący aborcji. Odpowiedzią są protesty przed Sejmem 1 października i ogólnopolski strajk kobiet 3. Ten gromadzi w całej Polsce około 100 tysięcy osób. Dwa dni później PiS wnioskuje o odrzucenie projektu od jury. Po głosowaniu trafią do kosza. Dziękujemy z Sejmu reporterka Lokatem Karolina Lewicka. A Wyrzewski Antosz konsekwentnie odmawia zajęcia się obywatelskim projektem partii Razem dotyczącym refundowania infrastruktury dla mieszkańców stolicy. Tylko w TOK FM. Dwa miesiące temu informowaliśmy, że prawnicy magistratu kwestionowali skuteczność metody. Teraz urzędnicy blokują wysłanie projektu do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Teleregacji. A ponieważ jest to program zdrowotny, bez ścieżki formalnej oznacza zawieszenie jakichkolwiek prac. Zdaniem Mateusza Olechowskiego z partii Razem to działanie celowe. Główny przekaz pisma to jest figezmak. Możecie zebrać 18 tysięcy podpisów, możecie złożyć obywatelski projekt uchwały, nam nic nie robi. Partia Razem złożyła także zażalenie do wojewody Mazowieckiego na Radę Warszawy, a wcześniej na bezczynność Hanny Gronkiewicz-Wels, która od prawie 4 miesięcy nie przekazała projektu do opinii. Więcej na ten temat piszemy także na naszym portalu tok.fm.pl. Szkocja może zorganizować kolejne referendum niepodległościowe, jeśli uzna, że w ten sposób zabezpieczy swoją przyszłość w Europie, zapowiada szefowa szkockiego rządu. Nikolas Sturgeon za godzinę wystąpi na corocznym kongresie swojej partii, ma mówić o Brexicie i jego skutkach dla Szkocji. Magda Paciorek. Szczególna więź Szkocji z Europą jest zagrożona jak jeszcze nigdy dotąd, przekonuje szefowa szkockiego rządu w specjalnym artykule dla portalu Politico. Nicolas Sturgeon podkreśla, że Szkoci nie głosowali za rozstaniem z Unią Europejską, a mimo to padną ofiarą jego skutków, zwłaszcza jeśli dojdzie do tak zwanego twardego Brexitu. Taki scenariusz oznacza, że Wielka Brytania straci dostęp do wspólnego rynku i swobodnego handlu z innymi państwami unijnymi. A to, jak pisze Sturgeon, może kosztować samą Szkocję utratę 80 tysięcy miejsc pracy w ciągu 10 lat. Szkoci mogą też stracić szansę na bezwizowe podróże do krajów wspólnoty. Szkocka polityk zapewnia, że jej rząd zrobi wszystko, by do tego nie dopuścić i jeśli będzie trzeba, rozważy scenariusz kolejnego plebiscytu w sprawie niepodległości. Magda Paciorek, TOK FM. Trzy osoby zginęły w obwodzie Odeskim na południu Ukrainy w wyniku utrzymujących się od 2 dni intensywnych opadów deszczu i porywistego wiatru. Dziś w regionie ogłoszono stan wyjątkowy. Szef obwodu Odeskiego, były prezydent Gruzji Mihail Saakaszwili, zaapelował do mieszkańców, by unikali wychodzenia z domów, zalecił także odwołanie zajęć w szkołach. Uchwalone drzewa i zerwane linie energetyczne uniemożliwiają ruch pojazdów, co sprawiło, że kilka dzielnic Odessy odciętych jest od pozostałej części miasta. W niektórych miejscach poziom wody na ulicę przekracza metr. Dariusz, laureat literackiego Nobla z 1997 roku, włoski satyryk i dramatopisarz, miał 90 lat. Przewodnim tematem jego dzieł był ideo komunizmu i anarchizmu. A dziś o 13 poznamy laureata tegorocznego Nobla z literatury. Jeśli o przyznaniu wyróżnienia decydowaliby bukmacherzy, tegoroczny zwycięzcą zostałby japoński pisarz Haruki Murakami. Zaraz po nim wskazuje się na pochodzącego z Syrii poetę Adonisa. Słuchasz informacji TOK FM. Uwaga na hakerów, którzy podszywają się pod pracowników sądu w Stargardzie. Otwierając załącznik maila wysłanego rzekomo z sądu, możemy stracić całą zawartość twardego dysku. Sebastian Kierczak. Sądy nie komunikują się z petentami za pomocą poczty elektronicznej, przypomina sędzia Michał Tomala i ostrzega przed otwieraniem załączników maili. Może to doprowadzić do zniszczenia systemu informatycznego czy kradzieży danych z użyciem autorytetu. Trzeba zmienić prawo związane z wynajmem. Osobom prywatnym bardzo ciężko jest wynajmować mieszkanie, ponieważ prawo chroni tego, który wynajmuje mieszkanie, a nie od którego się wynajmuje mieszkanie. Trzeba zmienić zasady podatkowe, żeby opłacało się mieszkania na wynajem w budowie. Prawo uwiedzenia się o lokale będą mniej wszyscy obywatele. Kolejne informacje w radiu TOK FM o 10.20. Wielodzietne i te o niskich dochodach. Pogoda. Rozpogodzenia dziś na zachodzie, na południu i na Suwalszczyźnie, ale również tam może padać. W górach śnieg. 6 i maksymalnie pokażą dziś termometry w Rzeszowie, 7 w Krakowie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Radomiu, Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Stoku, Oświęcimiu, Trójmieście, Lwowie, Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku i Warszawie, 9 w Opolu, 10 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Do Zarządu Finansowego należy sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi sektorami rynku finansowego, m.in. nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, kapitałowym i sektorem usług płatniczych. Komisja Nadzoru Finansowego swoje zadania sprawuje przy pomocy urzędu.
komisji, podejmując decyzje, uchwały, postanowienia administracyjne. Jak wyjaśnia Maciej Krzysztofek, zadaniem KNF-u jest także ochrona oszczędności, którą Polacy mają m.in. w bankach. Nie prowadzi stricte działalności skupiającej się na ochronie klientów, natomiast poprzez nadzorowanie podmiotów na rynku finansowym i dbanie o te pozycje gromadzone w tych podmiotach, pośrednio sprawuje nad nimi ochronę. W wymiarze praktycznym działalność komisji polega na licencjonowaniu nadzorowanych podmiotów, przeprowadzaniu kontroli i inspekcji tych podmiotach, weryfikowaniu prawidłowości ich funkcjonowania. Marek Stanowski ma 35 lat, jest profesorem nauk ekonomicznych. Wcześniej był m.in. w Radzie Polityki Pieniężnej. Przyczyn osobistych za razy zrezygnował z zasiadania w Radzie. Pierwszy wniosek wycofał podczas czytania. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Profesorze. Mam rację, prawda? Europosłowie Komisji do Spraw Energii Parlamentu Europejskiego mają dziś uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Deputowani będą pracowali nad raportami autorstwa dwóch Polaków, Jerzego Buzka z PO i Zdzisława Krasnodębskiego z PiSu. Do ostatniego momentu będą jeszcze toczyć się negocjacje o kształcie tych zapisów. Szczegóły zna Beata Pomeca. Europosłowie mają ustalić, czy zgadzają się, by Komisja Europejska miała wgląd w umowy gazowe zawierane przez kraje z dostawcami jeszcze przed ich podpisaniem. Zależy na tym Polsce, bo to wzmocniłoby pozycję przetargową Unii w negocjacjach z Rosją. Autorem tego raportu jest Zdzisław Krasnodębski. Nie możesz się dogadać, jak nie mówią, to właściwie ekspert biegły powinien zadecydować, czy te ślady, z jakimi ma do czynienia, czy one są coś warte, czy może jakby dalej procedować, czy nie. A inni mówią, musi być spełniona pewna zasada, znaczy, jeżeli nie znajdziemy co najmniej 16, na przykład, indywidualnych cech, to jeżeli mamy mniej, no to nie możemy orzekać. Tam plany awaryjne, ale nie wszystkim podoba się takie wymuszanie regionalnej solidarności. Niemcy, Francja, Włochy, Belgia i Austria uważają, że kraje same powinny troszczyć się o bezpieczeństwo energetyczne. Beata Pomeca, Polskie Radio, Bruksela. Przyjęcie raportów autorstwa dwóch Polaków nie zakończy prac nad przewidzeniem w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Później będzie jeszcze musiał zatwierdzić cały Parlament Europejski. Wspólne stanowisko będą musiały przygotować także Unii. Ostateczny kształt przepisów zależy od wyniku negocjacji. Ciąg dalszy kłopotów Donalda Trumpa przekonywa oskarżyły miliardera o napastowanie seksualne. Teatr biznesmena zaprzecza zarzutom twierdzący, że kandydat republikanów jest ofiarą skoordynowanego ataku mediów. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Dziennik Wielki Bank zamieścił wypowiedź 64-letniej Jessica Lynch, która twierdzi, że ponad 30 lat temu siedziała w samolocie obok Donalda Trumpa, który zaczął dotykać ją w innych miejscach. Był jako śmiernica, jakby miał 6 ramion. Jego ręce były wszędzie. Mówiła kobieta, tłumacząc, że z powodu zachowania miliardera przeniosła się w inne miejsce w samolocie. Ta sama gazeta przytoczyła opowieść innej kobiety, Rachel Zook, która twierdzi, że w 2005 roku Donald Trump bez jej zgody pocałował ją w usta. Tymczasem wydawany na Florydzie dziennik Palm Beach Post cytuje 36-letnią Mindy McGivray, która twierdzi, że 13 lat temu Donald Trump dotykał ją w niewłaściwy sposób w klubie Palm Beach. Żadna z kobiet nie zgłosiła incydentu na policję. Wszystkie twierdzą, że zdecydowały się wystąpić publicznie dopiero teraz, ponieważ podczas niedzielnej debaty Donald Trump publicznie zaprzeczył, że kiedykolwiek naresztował kobiety. Sztab Donalda Trumpa stanowczo zaprzeczał zarzutom. Jego przedstawiciele określili publikację w dzienniku New York Times mianem fikcji, która jest częścią skoordynowanego zamachu na reputację biznesmena. Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio. 44% Polaków uważa, że Rosja istotnie zagraża bezpieczeństwu Polski. 35% jest przeciwnego zdania. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez PNS Polska dla Polskiego Radia 24. Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 października na ogólnopolskiej i reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych mieszkańców Polski metodą wywiadów telefonicznych. O wynikach tego sondażu rozmawiali gości metody poranka Polskiego Radia 24.
była ambasador polski senator Jerzy Maria Nowak ocenił, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Ja nie uważam, że bezpieczeństwo polegało na jakiejś ataku na Polskę, a że nie ma eksystencjalnego niebezpieczeństwa. Uważam, że niebezpieczeństwo polega raczej na tym, że Polska nie znalazła się, zwłaszcza jesteśmy teraz na granicy polityczno-wewnętrznej, żebyśmy nie znaleźli w pewnym momencie sytuacji znowu państwa buforowego, żeby tak silnie zastraszyć państwa zachodniej Europy, zwłaszcza zachodniej Europy, aby uznały, że no nie ma innej drogi, jak tylko dyplomacja, negocjacje i skargę na rosyjskie warunki. Więcej komentarzy znajdą państwo na naszej stronie internetowej Polskie Radio 24. Tak. Dziś poznamy nazwisko tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Werdykt ogłosi w Stokholmie Akademia Szwedzka. Więcej na ten temat w roku maherzy stawiają na amerykańskiego powieściu pisarza Dona DeLillo oraz na autora, tłumacza i wykładowcę z Hiszpanii Javiera Mariasa. Tak jak w poprzednich latach jednym z faworytów wielu gazet jest japoński eseista Haruki Murakami, cytowany przez szwedzkie media, jest pochodzący z Syrii, arabski poeta Adonis. Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś ma linię papilarną, które Nobel zostanie wręczony po raz 109. Zwykle nagrodę tę otrzymuje jedna osoba, tylko 4 razy i otrzymało ją po połowie dwóch autorów. Jest dużo więcej, ale jeżeli ktoś ma na przykład linie papilarne, które głównie składają się polska poetka Zdzisława Szymborska, literackiego Nobla, otrzymali też Polacy, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont i Czesław Miłosz, laureatów wyłania Akademia Szwedzka, instytucja zajmująca się promowaniem języka szwedzkiego, ogłoszenie werdyktu o 13:00. Rafał Moskwił, Polskie Radio. Dziś na zachodzie i południu zachmurzenie duże, miejscami deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze rozporządzenie, choć miejscami również zachmurzenie umiarkowane i duże oraz deszcz. Temperatura maksymalna od 5 stopni na południowym wschodzie do 7 w centrum i na około 10 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu umiarkowany i dość silny północno-wschodni i wschodni. Tej zasady minimum 12 cech jakichkolwiek. Nie. Im rzadziej występują cechy, tym mniej ich potrzeba. Za każde wydanie 500 zł. Otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej VP. Na przykład kupując laptop marki Acer, procesorem Intel Core i 9 za 2699 zł. Otrzymasz 5 kart VP. Są obszary wzorów i papilarnych, które pewne cechy nie przesuwają. A potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienie, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Różnych osób, a więc to już nie mamy do czynienia z przypadkowym występowaniem cech, więc ich i warto się słabić. Trzeba brać pod uwagę bardzo ważną taką, może nie tyle cechę, co właściwość śladów, jaką jest czytelność. No to pokażcie, co potrafi wykonane, odbitki linii papilarnej wykonane tuszem na karcie, tak to skapinę wykonane w sposób poprawny, to pozwalają na obserwację nie tylko przebiegu linii papilarnych, nie tylko tych początków zakończeń, ale również takich szczególników, jak ja tutaj przyniosłem powiększony obraz linii papilarnych i tutaj widać, że brzegi linii papilarnych nie są gładkie, one są poszarpane. Także w biedach linii papilarnych występują obrazy porów, przez które na powierzchnię dłoni wydostaje się pod. I te szczególiki również można wykorzystywać do identyfikacji. Więc może być tak, że mamy duży obszar, duży ślad, zabierający teoretycznie dużą liczbę minusji, ale jest mało czytelny, jak to musi się domyślać. Czy to jest początek? Czy to jest jakaś inna cecha? A być może to jest jakieś zamazanie podłoża i tam nie ma w ogóle żadnej cechy, więc dochodzimy do interpretacji. I teraz lepiej jest mieć mały fragment, bardzo czytelny, niż duży fragment słabo czytelny. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 10:20, już za kilka minut. Profesor Jarosław Moszczyński, kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest Państwa i moim gościem. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące odcisków palców, daktyloskopii, linii papilarnych, proszę pisać na adres czarek@tok.fm. Informacje o 10.20. Studiu Polskiego Radia 24 Justyna Golonko i nasi goście, pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego i Biznes Alert. Witam. Dzień dobry. I pan Krzysztof Sobczak, redaktor naczelny Wolters Kluwer. Dzień dobry. I w tym gronie porozmawiamy o dużej inwestycji. Mercedes zainwestuje w Polsce, o programie Mieszkanie Plus, który rusza, i o kanale przez Mierzeję Wiślaną. Ale zaczynamy od informacji właściwie z ostatniej chwili, bo właśnie odbyło się spotkanie wicepremiera Mateusza Morawieckiego, premier Beaty Szydło z władzami koncernu Mercedes-Benz Cars, no i podpisano umowę. Mercedes wybuduje w Polsce fabrykę. O inwestycji w Jaworze pod Wrocławiem mówiła na konferencji prasowej premier Beata Szydło. Posłuchajmy. To jest ogromna satysfakcja, tym bardziej, że zakład będzie umiejscowiony na terenach, w którym jest duże bezrobocie. Cieszę się, że firma, która jest uznaną marką na całym świecie, podjęła decyzję o zainwestowaniu w Polsce. Ten kierunek będziemy nadal realizować, dlatego że zależy nam na tym, aby w Polsce pojawiali się właśnie inwestorzy, którzy tutaj chcą realizować inwestycje dające nam nie tylko nowe miejsca pracy, ale też firmy nowoczesne. Czyli koncert produkujący chyba najbardziej znaną markę samochodów na świecie, rozpoznawalną markę, będzie produkował u nas silniki. Panie Krzysztofie, pytanie do pana Krzysztofa Sobczaka, naczelnego redaktora Wolters Kluwer. Można mówić o dużym sukcesie? Tak, no to tam na pewno jest sukces, na pewno rząd będzie to tak traktował jako sukces, z tym, że oczywiście, powiedzmy jasno, nie jest to, nie należy to przypisać do tego rządu, tylko że to sukces tego rządu. Sprawa zaczęła się już tam wcześniej, potem ten rząd tam raz mówił, że popiera, potem, że jakoś tak ucichło to trochę, no ale jest sukces. Ja bardziej to odbieram jako sukces naszej transformacji. Po prostu no, jesteśmy już taką gospodarką, do której duzi inwestorzy, poważne marki chcą przychodzić, nie boją się. No i tutaj raczej no, sukcesem może, o tak bym powiedział jeszcze, sukcesem jest to, że wbrew zapowiedziom czy obawom niektórych środowisk firma Mercedes nie przestraszyła się zmian zachodzących w Polsce, bo też takie obawy były wygłaszane, że to może to, co my obserwujemy w Polsce, te nasze spory polityczne, te nasze zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjnego, także niektóre zmiany w prawie, że one mogą odstraszać inwestorów. No, tego inwestora nie odstraszyły, więc miejmy nadzieję, że nie będzie tego efektu i to w tym kontekście no, należy pozytywnie ocenić. Optymistycznie też ocenia tą sytuację pan prezes? Bawarczycy są bardzo dzielni. To jest taki bardzo katolicki land, który wytrzymał w protestanckich Niemczech, więc oni się na pewno nie przejmują tym, czy w Polsce Trybunał Konstytucyjny wygląda tak czy inaczej. A tak zupełnie poważnie, no to znaczy, to jest bardzo dobra decyzja. Trzeba być bardzo dzielnym, żeby martwić się o los Trybunału Konstytucyjnego. Nie wystarczy zwyczajnie patrzeć na to. Nie, to są rzeczy, które inwestorów ostraszają. Znaczy, to jest bardzo dobra wiadomość, natomiast ona jest ciekawa, bo na ogół tego typu koncerny z dużych, rozwiniętych państw albo relokują się do siebie, do swoich macierzystych krajów, albo właśnie w miejsca, gdzie jest na przykład siła robocza bardziej konkurencyjna. Więc to jest dobra wiadomość, że Niemcy zdecydowali się taką nogę tutaj, że tak powiem, jakiejś części swojej produkcji otworzyć. Po pierwsze nas to wiąże z naszym zachodnim sąsiadem. I to jest coś takiego, przed chwilą tutaj w przerwie rozmawialiśmy o Francuzach, no to jest coś takiego, co jest jakby fajnym elementem współpracy, a nie tylko kupowaniem czegoś za granicę, co jest bardzo drogie, tylko fajnie, żeby elementy, które mają bardzo dużą marżę i są także były produkowane w Polsce, więc to jest, myślę, że to ważny dzień i jeżeli to się uda, to będzie duży sukces też pewnie poprzednich rządów, żeby było sympatycznie wszystkim, natomiast to jest dobra wiadomość. Pani Monika Kurtek? Tak, no dla mnie po pierwsze interesujące jest to, jak ta umowa została skonstruowana, dlatego że zakładam, że no, rząd musiał jakoś zachęcić mimo wszystko firmę niemiecką do tego, żeby zainwestowano właśnie w Polsce. Wiadomo, że warunki konkurencyjne w krajach naszych sąsiednich, krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w ostatnim czasie, powiedzmy, tam też na pewno te koszty są niższe
nawet może niższe niż w Polsce i te kraje są bardziej konkurencyjne. Więc zakładam, i one że... wygrały parę razy w tego typu no konkurencji. Więc myślę, że musiała być jakaś zachęta po stronie rządowej do tego, żeby ta fabryka powstała. A druga rzecz, na którą się zastanawiam zawsze przy okazji właśnie ogłaszania tego typu inwestycji w Polsce, no to o tym też wicepremier mówił dzisiaj na konferencji, że to jest fabryka oczywiście tworząca nowe miejsca pracy w obszarze, gdzie powiedzmy bezrobocie jest wysokie, ale co dalej, tak żeby to nie okazało się, że ta fabryka, która tam powstaje, to jest kolejna montownia. Wicepremier mówił o tym, że nie jesteśmy już montownią sprzętu AGD, ale fabryk w Polsce takich związanych z koncernami samochodowymi już mamy kilka i niestety no, w tych fabrykach najczęściej było tak, że po prostu to była właśnie ta montownia, więc jeżeli za tą inwestycją pójdą jakieś badania, jakiś rozwój, no właśnie nowe technologie, to oczywiście będzie to pozytywne, natomiast jeżeli by się okazało, że to jest tylko kolejna fabryka właśnie pod tytułem montowanie silników, no to już to troszkę słabiej w tym momencie. Ale te istniejące już w Polsce fabryki są ważnymi elementami, czy ważnymi graczami na naszej mapie przemysłowej i oczywiście mają bardzo duży i stale rosnący udział w polskim eksporcie, no, więc no, żebyśmy tutaj nie ustawili tego, że to, prawda, jakąś taką no, niewygodną czy niekorzystną dla nas produkcję te firmy umieszczają, więc ale oczywiście ja to rozumiem. Natomiast jeszcze na jeden wątek chciałem zwrócić uwagę. Oczywiście rząd odtrąbi to jako sukces, ma prawo odtrąbić to jako sukces, tylko mnie ciekawi, jak ta informacja i ten sukces będzie plasował się w kontekście innych deklaracji, innych wypowiedzi przedstawicieli rządu i partii rządzącej, którzy no tak niechętnie wypowiadają się o zagranicznym biznesie. I tutaj włącznie z tym, że i premier Szydło, i pan wicepremier Morawiecki, którzy oboje dzisiaj przypieczętowali tę transakcje też mają na swoim koncie wiele wypowiedzi, które mogą odstraszać zagranicznych inwestorów. Ale słyszymy, że zagraniczny kapitał najbardziej tak, jeśli on jest innowacyjny, jeżeli to są nowoczesne technologie i dlatego właśnie ta inwestycja tutaj się wpisuje w ten plan. Pani Monika Kurtek powiedziała o tym, co Polska dała, żeby przyciągnąć tą inwestycję. Wicepremier Morawiecki jeszcze w maju mówił o tym, że inwestycja w Polsce będzie wiązała się z dopłatami do nowych miejsc pracy, między innymi w formie zwolnienia z podatku, no ale nie podał kwoty, powiedział tylko, że w skali inwestycji wartej właściwie 500 milionów euro, nie będzie to kwota znacząca, ale na pewno jakieś ulgi muszą tu być, żeby tego inwestora przyciągnąć, pan prezes Marcin Rzeszkowski. Do tej pory duża część na przykład sieci handlowych poprzedzone będą warsztatami teatralnymi, Trójmiasto i Wolno w Ciszoku, pokazały utwory Bucha Kiewicza czy Różewicza w interpretacji znanych aktorów będzie można usłyszeć podczas festiwalu czytania Odkrywcy Wyobraźni, który w najbliższy piątek rusza w Szczecinie. Organizatorzy podkreślają, że chcą z czytania zrobić modę i dotrzeć do tych, którzy po literaturę nie sięgają na co dzień. W związku z przypadającym rokiem szekspirowskim podczas festiwalu usłyszymy słynne monologi bohaterów sztuk Williama Szekspira. W programie także czytanie performatywne książki Stryj z Gadiem Wina Danii Koczyń i Kuźniak. Festiwal zakończy się w niedzielę prezentacją twórczości Łukasza Różewicza w wykonaniu Wojciecha Przeniaka oraz gitarzysty Janusza Strobla. Najwięcej przyjaźniny zachodzi na południu i Suwalszczyźnie, ale również tam może padać deszcz, a na śnieg natomiast nie odpuści w górach. Na termometrach od 3 stopni w górach do 10 na zachodzie i na wybrzeżu kolejne informacje o 10.40. Radio to Gaza, pierwsze radio informacyjne. Będą liderami, a nie tylko naśladowcami. I miejmy nadzieję, że my wyspecjalizujemy się, bo na tym polega taka podróżnia międzynarodowa, tak żeby ta przewaga komparatywna, czyli tam, gdzie różne państwa odnoszą większe korzyści, nie wiem, bo mają skalę, bo mają technologii, to mają Nowe technologie, zwłaszcza, one nam są potrzebne, one są potrzebne również do tego, żebyśmy właśnie nie wpadli w tą pułapkę średniego
działając, korzystnie na stawy, przyspiesza gojenie ran, a nawet pomaga chronić przed miażdżycą. Pamiętajmy więc, jeśli nią obszczamy jeca, kolejny odcinek cyklu jesienią obszerzem giną już wkrótce. Na cykl zaprosił Majer, producent Aspirin-C, którą teraz kupisz do 25% taniej. Sprawdź w swojej aptece, więcej na aspirin.pl. Sieci handlowe działające w Polsce płaciły jednak podatki. Jest tutaj też taka pewna dwoistość, tak, że od jednych się oczekuje, inne się na razie, że tak powiem, zwalnia i no handlu. Jest Jarosław Moszczyński, wymaga kierownika TD Kryminalistyki Medycyny Sądowej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozmawiają o daktyloskopii linii papilarnej. Ale oczywiście w biznesie i również w polityce gospodarczej, panie profesorze, pan Wojciech pyta, rozumiem, że żyjemy w czasach elektronicznych, dzisiaj wiele urządzeń uruchamia się, czy też dopuszcza nas tam dalej, kiedy przyłożymy palec. A więc pytanie, po co nam tuszy papier, skoro mamy elektroniczne czytniki, czy taki na przykład cedulki w telefonie można oszukać? Może trochę inny kierunek, ale tak. Trudno jest fałszować nasze, na pewno nie możemy zmienić swoich nieprawidłów, ale możemy zredukować odlew silikonowy nieprawidłowy i w ten sposób wykorzystać go przez inną osobę, na przykład. Czytniki elektroniczne, one są, jeżeli one, jeżeli to jest skaner, który szczytuje obraz, to on nie wie, co to jest, żeby palec szczytnie na odlew. Ale czy on jest bardziej precyzyjny niż tuszy papier? To zależy, jak się od precyzji wykonania taki silikonowy odlew może być bardzo precyzyjny. I pytanie od pana Konrada, pytanie trwało śladów dużych powierzchniach, jak długo odciski niepapilarnych pozostawione na przykład na szklance w warunkach domowych będzie się nadawał do analiz, czy oznaczenie przechowywania go w warunkach laboratorium kryminalnych. Ślady zgromadzone w różnych nierozwiązanych sprawach w jakimś czasie ulegają deformacji, która uniemożliwia ich analizę. Tutaj to jest problem biegu śladów niepapilarnych, zresztą w ogóle biegu różnych śladów kryminalistycznych. Bardzo trudny problem i rzeczywiście ślady niepapilarnych starzeją się coraz z czasem, w zależności od tego, jakich drogach i na jakim podłożu, na jakim podłożu zostały pozostawione, w jakich warunkach są przechowywane. To tempo starzenia się i coraz większe kłopoty z ich ujawnieniem postępuje. Natomiast odpowiedź jest prosta na pytanie, jeżeli chodzi o warunki takie pokojowe i szklankę, to mogą być miesiące i jeżeli stosujemy proszki daktyloskopienia do ujawnienia, bo zależy jaką metodę ujawnienia stosujemy. Jeżeli stosujemy metody na przykład cyjanoakrylowe albo inwestycyjne, to po roku, nawet dłużej można ujawnić takie ślady. Na papierze po 20-30 latach można ujawnić ślady niepapilarne. Więc to jest, nie ma jednej odpowiedzi, to zależy od tego, na jakim podłożu, jaką metodę stosujemy i jakie warunki przechowywania. Więc wiele zmiennych decyduje o tym, jak szybko o tym ślad się zdarza. Małpa, Polskie Radio 24. Wracamy w takim razie do trochę do podstaw, ale też do praktyki. Rozumiem, że każdy człowiek ma inny mnie papilarny. Tak, to na to wskazuje szereg badań, przede wszystkim prawie 130-letnia praktyka, no tysięcy ekspertów, co już nie jest kazuistyką, to jest poważne argumenty za indywidualnością. I rozumiem, że jeżeli chodzi o tych ekspertów, to tam leży, gdzie jest potrzeba, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie, jak pan profesor wspominał, to właśnie ekspert trochę decyduje, czy ma wystarczająco materiału i rozumiem, że eksperci byli krytykowani wciąż są i różne ich no cały ten proces jakby ujawnienia i badania jest obserwowany bardzo, bardzo wyraźnie. Sąd Najwyższy zdaje się tak zwanej trylogii Dauberta wypowiadał się w ogóle na temat tego, co się dzieje ze śladami z różnymi, tak żeby właśnie eksperci wypracowali taką formułę, która no,
opierał się na wiedzy, ale też którą można by zweryfikować przez inne. Niezależnie się od samego państwa oczywiście do tej drogi, do Uberta, jeżeli ktoś chciałby więcej na ten temat się dowiedzieć. Rozumiem, że to także oznacza, że nie powstają w sensie takie metodologie pracy. Na przykład uzyskać bardzo dużą rekomendację pod adresem ASV. Także analysis comparison evaluation and verification. Nie tylko Amerykanie, w zasadzie oni tak to nazwali, natomiast niezależnie też od standardu, te kolejne etapy są stosowane również w standardzie numerycznym, także Polsce. Natomiast tutaj dotknął Pan bardzo istotnego problemu standardów identyfikacji genetycznej i trzeba tutaj wspomnieć o identyfikacji genetycznej, która taki standard chwili stanowi, no jest to bardzo młoda dziedzina w kryminalistyce, która w zasadzie zrewolucjonowała kryminalistykę, dała bardzo, bardzo silne narzędzie identyfikacji na nową metodę, a w tej chwili już kategorycznej jednoznacznej identyfikacji osób obecnych w tyle grupowej sprawia prawdopodobieństwo, co z całą pewnością, już w tej chwili można na podstawie identyfikacji genetycznej stwierdzić, że jakiś ślad biologiczny pochodzi od konkretnej osoby. Genetyka, identyfikacja genetyczna, wykorzystuje pewną metodykę, która uznawana jest za wzór, który powinien być naśladowany przez spektroskopię, badania pisma, ręcznego, klasologię i szereg innych rodzinnych zwiedzień kryminalistyki, które w tym rozsadzie jednocześnie jakby stawiając za wzór identyfikację genetyczną, tym wszystkim innym tradycyjnym metodom identyfikacji, czy to człowieka, czy jakichś narzędzi, czy substancji, zarzuca się brak podstaw naukowych, wystarczających brak podstaw naukowych i subiektywizm. I o co chodzi? Otóż w genetyce... A w Pulsie Gospodarki pani Monika Kurczyk, stosuje się statystyczne metody określania poziomu błędu, który właściwie w tej chwili jest bliski zeru, albo można go zaokrąglić do zera. To znaczy, to też zależy od tego, jaki kryterium biologicznie jest badany, czy mogą być takie przypadki, kiedy jest to materiał zwykle gradowany, czy też jest to mieszanina różnych śladów biologicznych różnych osób, wtedy to prawdopodobieństwo jest słabsze. Mateusz Morawiecki na inauguracji programu o populacyjne bazy danych można na podstawie społecznej zgodności cech identyfikacyjnych DNA, to są mamy takie krótkie fragmenty, kilkanaście krótkich fragmentów DNA, które się wystarczy do tego, żeby identyfikować osoby. Można precyzyjnie określić, jakie jest prawdopodobieństwo powtórzenia się przypadkowego powtórzenia się u różnych osób takiego zestawu dziedzicznych cech identyfikacyjnych DNA. W tej chwili to jest rzędu 10 do minus 28, który ma służyć wiedzą o genetyce, opierając się na tym, że biorąc pod uwagę też metody statystyczne, przy tak niskim prawdopodobieństwie nie ma szans, żeby przypadkowo powtórzył się ten profil DNA różnych osób z całej populacji i co więcej, nawet od początku powstania, człowieka, więc to jest niezwykle silny argument za przyjęciem już identyfikacji wprost, jednoznacznej, indywidualnej, kategorycznej. Natomiast w tych innych klasycznych działach kryminalistyki w zasadzie nie są w stanie skorzystać z produktów. Owszem, za teleskopii tworzy stworzono kilkanaście modeli matematycznych, ale one jak dotąd nie znalazły żadnych praktycznego zastosowania. Nie są eksperci usuliczą minusy i nie mówią, jakie jest prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej konfiguracji minusy u różnych osób. Przyjmuje się, że jeżeli jest w standardzie numerycznym, jeżeli jest 12, to jest absolutna pewność. W standardzie holistycznym ekspert sam decyduje, że ma absolutną pewność i wydaje opinię kategoryczną. Właśnie chodzi o to, żeby, jak rozumiem, dowód był naukowy w Stanach Zjednoczonych, ten wspomniany test Dauberta, czyli jakby to sędzia ma rozstrzygnąć, czy
będzie pomagał. Następujące kwestie zostały rozważone. Czy, pytanie, wspierał, czy zapewniał metoda, którą stosował Piekło, może być potwierdzona doświadczalnie? Rząd, czy ta metoda została też poddana ocenie środowiska naukowego? Czy możliwe jest określenie błędu pomiarowego tej metody? Czy są jakieś standardy stosowania właśnie tej metody i w końcu w jakim stopniu ta metoda została zaakceptowana przez środowisko? Tak, no bo może być tak, że ktoś ma własną metodę i mówi, ja tu sobie wszystko myśliłem i w ogóle pewność zero, panie, my w ogóle w życiu o tym nie słyszeli. Ale wrócimy może do tego innych wątków po informacjach Radia Tok FM. Przypominam, jeżeli mają Państwo pytania, proszę pisać na adres czarek@tok.fm. Mam nadzieję, że z ciekawości, a nie, że Państwo planują coś wieczorem. W studio profesor Jarosław Moszczyński, kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest Państwem moim gościem. Informacje o 10.40 wracamy po informacji. Rynek mieszkaniowy, to te potrzeby w Polsce są cały czas ogromne. No i jest problemem to, że rzeczywiście sporej grupy osób, sporej grupy społeczeństwa na te mieszkania nie stać. Natomiast jeżeli chodzi o sam wpływ na gospodarkę tego programu, to tutaj też się zgadzam, że to jest trudno tak naprawdę w tej chwili ocenić, bo my jako odbiorca, że tak powiem publiczny, na pewno mamy dużo mniej informacji na temat tego programu w stosunku do tego, jakie informacje ma rząd. Bo tak naprawdę ja byłam trochę zaskoczona tym, że zostały podpisane te porozumienia z samorządami, bo to też podkreślmy, że te 67 hektarów, które w tej chwili są wyznaczone na tą budowę w tych 17 miejscach w Polsce, to są grunty samorządowe, to nie są na razie grunty Skarbu Państwa, o których właśnie była na początku mowa. No i generalnie mieliśmy dostać dopiero cały pakiet informacji właśnie, jak to zostanie sfinansowane, przez kogo to będzie budowane, w jakich terminach i generalnie jak ten program ma funkcjonować. Tymczasem na razie nie wiemy nic. Wiemy tylko, że jest właśnie tych 17 lokalizacji pilotażowych i że te mieszkania mają być zacząć budowane. Też się zastanawiam właśnie nad tym, kto to w ogóle wybuduje, tak? Bo jeżeli mieliby to budować deweloperzy, no to musiałyby pewnie być jakieś przetargi. Jeżeli miałaby to jakaś spółka znowu państwowa robić, no to nie mamy chyba takiej w Polsce, trzeba by ją może powołać. I na jakiej zasadzie ona miałaby działać? Do tego wszystkiego mamy bardzo krótki czas, tak? Bo jeżeli pod koniec 2018 roku mają być pierwsze mieszkania, to jest bardzo, bardzo krótki czas. No i kwestia oczywiście kluczowa, z czego to właśnie będzie finansowane. Pan prezes Marcin Ruszkowski. Jestem trochę mądrzejszy w tej sprawie, bo jak Państwo się wypowiadali, to ja zdążyłem doczytać w jednej z gazet, których imienia nie wymienię, że ma się tym zająć BGK i BGK Nieruchomości, taka spółka celowa, która powstała do tego, także finansowaniem. Ale to teraz dwa podsumowania. Pierwsze jest takie, że to, co Państwo powiedzieli, racja, jest za mało mieszkań. W takiej przestrzeni demograficznej czy stymulowania tych innych programów, 500+ i tak dalej, to ten kolejny program z plusem na pewno jest jakimś fajnym kierunkiem. A teraz patrząc na mapkę, gdzie się te lokalizacje pojawiają, to są wszystko miejsca takie jak Kobyłka, Września, nawet Gliwice, Biała Podlaska, to nie są miejsca, gdzie ta ziemia jest bardzo droga. Jakby cel tego ćwiczenia był taki, że państwo ze swoich zasobów, czy rozumiem w tym wypadku samorządy, oddają do takiego projektu, czy sprzedają do takiego projektu ziemi, który jest jakąś dodatkowym wkładem wpływającym na cenę, ziemi, która i tak jest niewykorzystywana. Natomiast jeżeli wrzucimy nieruchomości, które po prostu są jakimiś, no, nazwijmy to bardziej nieużytkami, no to jakby ta wartość tej nieruchomości nie wzrasta. Jeżeli państwo do tego dopłaci na przykład przez BGK tańszym pieniądzem, no to ja mam tylko jeden problem. Znaczy to negatywnie wpłynie na rynek deweloperów w Polsce, bo już zaczynają się burzyć. Bo część nieruchomości, część mieszkań w tym segmencie deweloperzy przestaną po prostu budować. Taki właśnie w cenie 4,5 tysiąca złotych za metr przestaną budować, dlatego że państwo będzie po prostu bezkonkurencyjne tutaj i zamorduje część tego rynku. Więc z jednej strony kierunek jest właściwy, bo ten impuls do tego, żeby Polacy się rozmnażali, no bo to jest jakby temu służy de facto, tak? To jest lepiej żyli, tak, no bo jakby to się z tego bierze, tak? Na przykład dlaczego Polki na Wyspach Brytyjskich rodzą o jedno dziecko statystycznie więcej? No bo się tam lepiej czują po prostu, rodziny się lepiej czują, tak? Jeżeli rodziny się lepiej czują, czują się bezpiecznie, stabilnie, to się, no każde ilu
ludzie i większość zwierząt tak samo się zachowuje, więc rząd tutaj dostrzega duże potrzeby, że młode małżeństwa czy młodzi ludzie no, mają takie podstawowe problemy. To częściowo rozwiązuje ten problem z innymi programami, z plusikiem na końcu. Natomiast trochę mnie martwi, że to tak naprawdę może zdewastować część rynku deweloperów, no bo to jakby wytnie pewien segment ich działalności. Ja się zgadzam z tym, że to jest, może być niebezpieczny impuls dla tego rynku i może doprowadzić do pewnej dewastacji. Natomiast tak generalnie dla mnie kluczową sprawą jest, to już parę razy to wywoływaliśmy, mianowicie za co to będzie zbudowane. Bo oczywistym faktem jest, mieszkań jest za mało, jest w Polsce tam ileś setek tysięcy osób, czy rodzin, czy małżeństw, które chciałyby mieć mieszkania, a nie mają. Dwie rzeczy. No, banki mają to do siebie, że kreują pieniądze, więc bardzo dużo tych pieniędzy nie potrzeba. A Cedika, i to jest, nie bądźmy zaskoczeni, bo... Cezary Łasiczka, program Owczarek, profesor Jarosław Oszczyński, kierownik katedry kryminalistyki Uniwersytetu Zawodowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W studiu rozmawiamy o liniach papilarnych, o odciskach palców. Tak samo poprzedni rząd próbował, eksperymentował tego. Tradycyjne pytanie o czym różnią się od siebie linie papilarne, bliźniaków jednojajowych i w kontekście tego, co tutaj zostało powiedziane, ale też w kontekście tego, że właśnie my nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie wyglądać, to moje obawy są znowu takie, że należy wspomnieć, cały ten program znowu spadnie na samorządy. I tego się bardzo obawiam, bo wiadomo, że w tej chwili mamy zapas inwestycji w Polsce i w dużej mierze za to są właśnie odpowiedzialne samorządy, które po prostu nie inwestują, no bo w jednej stronie jest opóźnienie w strefach unijnych, ale z drugiej strony jest też dużo obaw związanych m.in. z tym, że na przykład będzie reforma która całość spadnie na samorządy. I teraz jeżeli te samorządy, no, biorąc pod uwagę to, że właśnie samorządy dostarczają na razie tę ziemię i dużo ryzyko, że to one właśnie zostaną jakby tym obarczone, to że znowu te samorządy będą chciały jakieś pieniądze wygospodarować na to, żeby ten program ogarnąć. Zwłaszcza jeżeli to są na przykład tereny takie, jak pan tutaj mówił, użyć, gdzie na przykład trzeba będzie zbudować całą infrastrukturę, prawda, drogi, przedszkola, żłobki, szkoły, nie wiem. To są na pewno samorządy. Pan Michał pyta, z czego nie da się wydatki. Samorządy pewnie są obciążone jakimiś kolejnymi kosztami i w tym kontekście są tak zwane trudne i łatwe w sensie ujawniania śladów intermediarnych podłoża. Do trudnych należą wszelkiego rodzaju porowate podłoża, chłodne, na przykład takie jak cement. Śródlądowej na konferencji w Elblągu, że jej przekopanie jest wskazane w kontekście sytuacji geostrategicznej i bezpieczeństwa Polski. To są trudne podłoża, aczkolwiek regiony metody jodowe, czy drewno surowe jest trudnym podłożem. No, czyli ale to są na przykład metodę jodową, można to też ujawnić. Mówi się już od lat. Ślady, także w tej chwili metody wizualizacji są tak szeroko rozwinięte, że właściwie niemalże na każdym, nawet na skórze ludzkiego człowieka można ujawnić taki papilarny. Na skórze też. Jakie są największe wyzwania stojące przed tak teleskopią? Myślę, że takie... Z jednej strony rozumiem,
że daktyloskopia plus to jest kości w badaniach genetycznych jest wzbogacona o te odkrycia genetyczne znacznie zmniejsza i ten obszar możliwość popełnienia błędu, tak? Zapalny, czy... jeżeli chodzi o działanie naszych i mimo tego, że brakuje w tej chwili tego standardu, jednolitego standardu identyfikacji daktyloskopijnej i są próby wykorzystania tego wzorca genetycznego pod względem metodyki, a więc nie ma w zasadzie przeszkód, żeby bazy komputerowe, które liczą odciski milionów osób, żeby wykorzystać jako bazy populacyjne. I to się robi. Takie programy, programy komputerowe, które pozwalają obliczyć prawdopodobieństwa powtórzenia się określonego konfiguracji minus i funkcjonują, aczkolwiek są niechętnie przez ekspertów stosowane. Więc w zasadzie takie narzędzia są już tuż po to, żeby się zbliżyć do tej metodyki identyfikacji genetycznej, ale ja rozmawiałem niedawno na konferencji w Pradze ogólnoświatowej z ekspertami z Francji, którzy taką właśnie taki program komputerowego opisania prawdopodobieństwa powtórzenia się w spółkach atestowali i mówili o nim tak umiarkowanym entuzjazmem, że to jednak komplikuje. Po co to robić, skoro bez żadnych jakichś takich właśnie statystycznych obliczeń poziom błędów w identyfikacji daktyloskopijnej jest bardzo mały. Więc tutaj to jest fenomen daktyloskopii, polega na tym, że ta rozmaitość budowy linii papilarnych sprawia, że nawet malutki fragment już pozwala na identyfikację jednoznaczną człowieka, więc identyfikujemy na podstawie śladu człowieka. Ale pytanie jeszcze brzmi, jak te ślady się tam znalazły? 10 lat. Ale Gazoport ma rachunek ekonomiczny. No ma, ale też ale to jest jakby inny problem. No jasne, należy go socjalizować, tak, czy jak to ładnie tam... Wspomniał pan o tym, panie profesorze, że na przykład można zrobić odciski papilarnych, nie wiem, na silikonie. Niezależnie tak, to zobaczmy sobie, że zakładam silikonowe rękawiczki. Nie tylko powyżej roku 22. Dotykam wszystkich szpalek, studio i ścian. Tak, też chcemy fałszować. Potem pan przychodził i jak to przyświetło, by nie było. Ale to wystarczy wziąć szklankę, z której pije wodę w tej chwili i postawić się gdzieś na miejscu jakiegoś zdarzenia i tymi decyzjami. Więc owszem, są takie możliwe podrzucenia śladów, prawda? Czy naniesienia cudzych śladów, nie tylko daktyloskopijnych, ale biologicznych, różnych innych. Można w cudzym buzie pójść na miejsce zdarzenia i zostawić ślady buta na przykład. Więc to jest jakby oddzielny problem. Natomiast ja mówię o istocie identyfikacji. Rozwój portu, rozbudowa portu w Elblągu na przykład, która będzie na pewno kosztować. Ja przechodzę do tego, czy jest ślad Na ile to się rzeczywiście przełoży na rozwój tego miasta, tego regionu, to problem, czyli da się prawie zawsze ze 100% pewnością przypisać ślady do osoby, jeżeli te ślady są wystarczające. Aczkolwiek rzeczywiście byłoby lepiej. Są zawsze, ekspert spotyka się z takimi sytuacjami, kiedy ma ślady z dużą liczbą informacji, duża liczba informacji, nie ma możliwości, wtedy spokojnie mówi tak. Są ślady, które się nie nadają do identyfikacji, bo ma prawie tam nic nie widać, więc spokojnie mówi nie, nie nadaje się. Ale są graniczne oczywiście, zawsze jesteś na granicy i wtedy pojawiają się wątpliwości. W daktyloskopii wydaje się tylko opinie kategoryczne, to jest taka tradycja, moim zdaniem niesłuszna, dlatego że co wtedy robi ten ekspert, jaka ma wątpliwości? No, powinien konsultować oczywiście, ale jeżeli drugi, trzeci ekspert ma też wątpliwości, to co mają do wyboru? Albo zaryzykować i powiedzieć tak, ten ślad, pod warunkiem, że te sygnały, które widać, się zgadzają z materiałem porównawczym. Wtedy mówi, owszem, ten ślad pochodził od tej osoby, ryzykując, bo ma wątpliwości, albo odrzuca ślad, tego nie dając się identyfikacji. A chyba lepiej było powiedzieć, prawdopodobnie ja widzę zgodność tylu cech, ale według mnie to jest za mało. Prawdopodobnie ten ślad pochodzi od kogoś. Taka prawdopodobna informacja jest też ważna. Natomiast niestety w daktyloskopii tego się nie stosuje. I gdyby te metody statystyczne
oparte na takich specjalnych programach komputerowych, był jednak stosowane, to powinnibyśmy co zrobić w sytuacjach granicznych. Powiedzielibyśmy, że to jest jak 10 do minus 10 na przykład, tak? To nie jest obłączenia się takiego zwyczaj. Pan Łukasz pyta, że tak chyba trochę futurystycznie. Czy klony ludzi mają takie same identyczne linie papilarne? Ale na futurystycznie więc... Marek Chrzanowski ma 35 lat, jest więc ja myślę, że nie, chociaż oczywiście mogę się mylić, ale poczekamy na sklonowanych ludzi. Tak, bo to po pierwsze, ale biorąc pod uwagę, w jaki sposób powstają linie papilarne, one niewątpliwie są genetycznie wprogramowane. Przy czym nie tylko geny, bo tutaj decydują o tym, jakie mamy linie papilarne, ale również poruszanie się płodu w wodach płodowych. Powoduje pewne deformacje, pewne inne układki papilarnych, niż by to wynikało z determinacji genetycznej. A co się dzieje z liniami papilarnymi przez życie człowieka? Czy one w jaki sposób się zmieniają? Skóra, tak, skóra starzeje się. Starzeje się. Ale jest jakiś wzór, tak? Czy ten wzór się kiedykolwiek zmienia? Nie. Zaraz może być ta skóra, może być powodowana. Mogą być tak zwane białe linie w większej liczbie. Co utrudnia identyfikację, natomiast samo patrzenie papilarnych pozostaje niezmienione. Jest to jedna z tych bardzo podstawowych cech linii papilarnych. A więc indywidualność i niezmienność. Także to dodaje tą pewność identyfikacji, że mamy do czynienia z tą samą osobą przez całego życia. Czyli ślady, czyli linie papilarne, nie wiem, 5-letniego dziecka będą bardzo podobne albo identyczne jak... One będą mniejsze, palec jest mniejszy, prawda? Ale te wszystkie właśnie... Gdybyśmy to zrobili takie uśrednie zoom, takie, to dostaniemy ten sam obraz. Ale wszystkie odcinki, punkty, wostki, zakończenia, haczyki, oczka będą takie same w wieku, nie wiem, 5 lat, jak i 95. Tak, aczkolwiek w tym wieku, nie wiem, 95, jak i będą słabiej czytelne, zapewne, bo skóra będzie bardziej wiotka. Jakie są największe wyzwania w ten sposób, tak skupia, że to już jest taka dziedzina, która właśnie wszystko odkryła i właściwie... Pan wspomniał o pewnych regułach określania w Stanach Zjednoczonych naukowości pewnych metod. To w Stanach Zjednoczonych ma to istotne znaczenie, czy jakąś metodę uznajemy za naukową, sędziowie uznają za naukową, czy też nie. I to są te federalne reguły dowodowe i standard Dauberta, które pan tutaj przytoczył. Natomiast na przykład badania pismaryczne tam są, w wielu Stanach są uznawane za metodę nienaukową, co automatycznie dyskredytuje tutaj taką identyfikację. Tak, gnozgopia jest też w Stanach Zjednoczonych od kilkunastu lat mocno dyskredytowana jako, powstaje pytanie, czy to jest metoda naukowa, porównując ją z metodą genetyczną, która jest tym wzorcem. I były, aczkolwiek nieudane jak na razie, próby podważania takich ekspertów. Więc w Polsce i w Stanach i w ogóle w Europie ta naukowość nie jest tak istotna. Tutaj decyduje ocena, swobodna ocena sędziów, którzy mają większą swobodę. Natomiast na pewno dobrze by było, gdyby ta daktyloskopia doszusowała pod względem naukowym do badań genetycznych, nie byłoby niepotrzebnych zarzutów. Natomiast jakie są wyzwania? Więc ja myślę, że ten standard trzeba by jednak ujednolicić. To jest jedno z wyzwań. Standard identyfikacji. Cały czas są rozwijane metody wizualizacji śladów linii papilarnych. Więc to jest ciągłe wyzwanie, żeby odkrywać nowe metody, które właśnie pozwalają na tych trudnych podłożach ujawniać ślady, ślady bardzo stare. Trzeci kierunek to są systemy komputerowe automatyczne identyfikacji elektroskopijnej, które funkcjonują już w tej chwili bardzo powszechnie w Polsce od roku 2000. No i tutaj te systemy komputerowe są też rozwijane. Chodzi o to, żeby były one coraz bardziej precyzyjne. Więc myślę, że to są takie trzy główne kierunki rozwoju. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze. Profesor Jarosław Muszczyński, kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie profesorze, za wizytę, informacje.
o godzinie 11:00 po informacjach wracamy do programu. Studio Polskiego Radia 24. Wydziałuje pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Pan Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego i Biznes Alert. Bardzo dziękuję. I pan Krzysztof Kaczak, redaktor naczelny WOBUS. Skoro już wczoraj mówiłam o jednej rządowej stronie, na którą przedsiębiorcy powinni zaglądać, szukając przydatnych informacji, przypomnę, tamta strona to biznes.gov.pl, to dzisiaj powiem o jeszcze jednym miejscu w internecie. Ministerstwo Finansów prowadzi portal podatkowy, który z założenia ma być miejscem pomagającym zwykłym pracownikom i przedsiębiorcom w rozeznaniu się w gąszczu spraw podatkowych. W tym miejscu można nie tylko przeczytać, jak rozliczać podatki, wybrać formularze czy znaleźć adresy urzędów. Dostajemy tutaj również gotowe narzędzia do wyliczania odsetek za zwłokę czy kalkulatory VAT-u i PIT-u. Pamiętacie wstępnie wypełnione PIT-y? Ta usługa również dostępna była dzięki portalowi podatkowemu. Od początku roku przedsiębiorcy mogą rejestrować się w portalu, dzięki czemu zyskują możliwość sprawdzania swoich kontrahentów, ich aktywności czy poprawności numerów NIP, co trochę ogranicza możliwość padnięcia ofiarą oszustów. Popularność serwisu jednak, jak się okazuje, wcale nie jest duża, bo i sam resort finansów trochę się podkłada. Użytkownicy skarżą się, że niektóre formularze podatkowe można znaleźć na kilku podstronach, co teoretycznie powinno być ułatwieniem. Problem jednak w tym, że tylko w jednym miejscu zamieszczane są najnowsze, obowiązujące wersje formularzy, reszta bywa nieaktualna. Barierą jest także proces rejestracji. Żeby założyć sobie konto, trzeba wcześniej mieć profil zaufany w ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Zatem zamysł portalu podatkowego na pewno jest dobry i z pewnością warto zajrzeć na stronę, jednak nad jego pełną przydatnością i przyjaznością resort finansów musi jeszcze popracować. Przewodnik finansowy TOKFM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie TOKFM.pl ukośnik audycje. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża to możliwe zdrowiu. Zapraszam. Kiedy komponuję danie, staram się, aby była to kompozycja chciałem. I takiej też okazji szukam dla mojej firmy. Antymateria, czyli krótkie treści wyprogramu sztuce. Zapraszają Anta Rotenberg z Anglo Westmanica. Antymateria. W każdy czwartek po 14.40. Za dwie karty SIM. A dodatkowo internet do twojego biura za darmo. Szczególna adresie. Myśl technologicznie. Kup najnowszą kamerę sportową Hero 5 Black. Kręcenie filmów w 4K, stabilizacją obrazu i wbudowanym GPS-em za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Jest to budowy numer świata motocykli już w sprzedaży, a w nim nowy, jeszcze bardziej hipsterski Ducati Scrambler 62. Lekki turystyk na każdą kieszeń. Testujemy Yamaha Tracer 7. Pomarańczowa rewolucja, czyli 7 KTM-ów na sezon 2017. Ponadto relacja z zawodów Megawatt, testy 125, turystyka i wiele, wiele innych. Polecam listopadowy świat motocykli. Redaktor naczelny Lech Potinski. Niech barierę ochronną. Bezskutecznie rzucałam palenie, aż trafiłam na desmoxan. Rzucanie nigdy nie jest proste, ale desmoxan to ogromne ułatwienie. Nie paliłam już po 4 dniach, a na całą kurację wystarczyło jedno opakowanie. Desmoxan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna butulem nie ma przeciwwskazania na wrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną płynicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, bo niedawno przykrytym zawale serca, uderzył mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. W pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania nie może być inaczej. Inwestycja Nowe Południe. Dewelopera na wolno. Mieszkania w jednym z najlepszych punktów dzielnicy Mokotów. W otoczeniu zieleni, w odległości zaledwie kilkunastu minut od tętniącego życiem centrum stolicy. Nowe Południe. Moja strona miasta. Ulica Śródziemnomorska 41. Warszawa. www.nowepołudnie.pl. Można mała wieża, gdy dziecko jest przejmione, a gorączkę lekko nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Wysłuchaj instrukcji. Na podstawie stanów gorączkowych towarzyszących przeziębieniu przeciwwskazania na wrażliwość na smak.
z karty NIK czysta. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne wraz z mojej gości, próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji i potrzebujesz wzmocnić swoją organizację? Odwiedź Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Tratwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w Twojej okolicy. Twoi bliscy liczą na Ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bóle stawowe, mięśniowe czy reumatyczne nie mogą Cię ograniczać. Wiem, że pod Wrocławiem dostanie fabryka silników Mercedesa. Walka z kryzysem migracyjnym dziś w Luksemburgu, spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. W wieku 90 lat zmarł Dario Fo, włoski aktor teatralny, reżyser oraz laureat literackiej Nagrody Nobla w 1997 roku. Tok FM, Małgorzata Mostowiec. Informacje dnia. Platforma popiera powtórkę z czarnego protestu kobiet. Sąd apelacyjny wyda prawomocny wyrok w sprawie katastrofy w Kamieniu Pomorskim. Zakończono negocjacje w sprawie fabryki Daimlera w Polsce. Organizatorki czarnego protestu zapowiadają powtórkę kolejne zaplanowane na 24 października ogólnopolski strajk kobiet przeciwko planom zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, a część polityków podpisuje się pod tym obiema rękami. Rzecznik Platformy Jan Grabiec w rozmowie z reporterką Tok FM zapowiada, na pewno będziemy wtedy razem z kobietami. Nie dziwię się zburzeniu kobiet w całej rozciągłości. Popieramy ten protest. Tylko w ten sposób można zatrzymać te beznadziejne, idiotyczne pomysły. Grabiec odniósł się m.in. do słów prezesa PiS-u, który w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej mówił, że kobiety powinny rodzić nawet skazane na śmierć i zdeformowane dzieci, by można było je ochrzcić, nadać im imię i je pochować. To skandaliczna wypowiedź. Widać, że Jarosław Kaczyński nie ma pojęcia, o czym mówi i lepiej, żeby nie zajmował się sprawami kobiet. Natomiast na lidera Nowoczesnej Ryszarda Petrusława Kaczyńskiego, o czym mówił w poranku Radia Tok FM, świadczą o cynizmie i bezczelności. Wicepremier Morawiecki wspominał o zastosowaniu procederu wyprzedania polskich spółek, jednocześnie sugerując, że taki proceder miał miejsce w poprzednich latach, a odpowiedzialnym za niego była koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Platforma więc odpowiada dzisiaj wicepremierowi, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce prywatyzować spółek Skarbu Państwa, bo samo musi mieć gdzie umieszkać swoich.